Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek informacyjny. I co ja tu chcę jeszcze powiedzieć, zanim zacznę nagrywać dla was odcinek informacyjny w pełni. Co do wczorajszego mikrofonu, to widziałem, że no dość sporo osób pisało mi komentarze pod GTA 4, że mnie słabiutko słychać. Nie wiem, jak to się stało. Dlatego ja nie rozumiem tego. Więc nie wiem, jaki macie problem. Powinno mnie dobrze słychać. A jeżeli mnie dobrze nie słyszycie, to będę głośniej mówił, żebyście mnie lepiej słyszeli, bo widać, że ktoś po prostu nie myje uszów. Tak po prostu myślę, bo ja tutaj nikogo nie chcę obrazić, tylko po prostu twierdzę, że ten ktoś w ogóle uszów nie myje, albo nie wiem, jest głuchy nadzwyczaj, że po prostu no nie może dosłyszeć. Dlatego nie wiem, spróbuję trzymać statyw z mikrofonem wprost do mnie, czyli przede mną, ale to nie będzie takie łatwe, bo przecież ja będę jednocześnie też korzystał z klawiatury i myszki, więc nie wiem, jak ja to ogarnę. Ale jeżeli oddalę sobie troszeczkę chociaż to mikro, to może będzie mnie jakoś lepiej słychać, jakoś w tą stronę. O, nie wiem, jakoś tak. Nie wiem, żeby mnie jakoś było, no, słychać. A jak macie dalej jakieś problemy, jakieś kurcze pytania, no to zadawajcie. A właśnie, ja przecież zrobiłem ostatnio Q&A, a wy chyba już kompletnie o nim zapomnieliście, więc możecie dalej zadawać te pytania. Link będzie w opisie bądź w adnotacji, żebyście no zadawali mi jakieś pytania, bo zapomnieliście się i to naprawdę całkiem niefajnie. Zawiodłem się. Myślałem, że będzie więcej pytania, tu nic. Nawet zero pytań jest, więc nic nie ma. Teoretycznie dla mnie. Więc zadawajcie mi pytania, bo no Q&A ja bym chciał robić znowu, jak kiedyś. No i dobra. No i to były te takie poboczne informacje, co dzisiaj na moim kanale. To co zwykle Assassin's Creed 3 Tyrania Waszyngtona. Już tak w skrócie powiem, żeby przyspieszyć proces nagrywania. Drugie co będzie to Gothic 2 Noc Kruka i MTA DayZ. No i dobra. No i tak jak powiedziałem, zadawajcie mi pytania pod Q&A-em. Link będzie w opisie bądź w adnotacji. I myślę, że jakoś ogarnę to mikro, żebyście mogli jednocześnie mnie dobrze słychać, żeby to mikro jakoś było stało tak blisko mnie, w miarę jakieś 10 centymetrów, żebyście po prostu ogarnęli mnie, bo skoro mówicie, że to mikro zaraz sobie odstawię, o, na przykład tak sobie stoi i mnie słabiutko słyszycie, to dobra, ja to jeszcze mogę zrozumieć. Więc mniej więcej w takiej odległości będziecie mnie mogli słyszeć, ale mikrofon mój musi stać na ukos, żeby po prostu ten jednocześnie kabel się nie ciągnął i żebym, nie wiem, na przykład nie tyrpnął statywu, bo już raz się zdarzyło w czasie nagrywania GTA 4, że tyrpnąłem statyw i no i to wszystko mi się zleciało i no i była taka failowa ta sprawa. Dobra, ja tutaj już zakończę ten odcinek informacyjny. Z tej strony był Skorpio. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Trzymajcie się. Na razie.